Przebiegnijcie ulice Jeruzalemu i poszukajcie na jego placach, czy znajdziecie takiego, czy jest ktoś taki, kto przestrzega prawa, kto szuka prawdy, a przebaczę mu. Księga Jeremiasza, 5 rozdział, 1 werset. Szukam człowieka, tak można by zatytułować ten werset. Diogenes, mędrzec starożytnej Grecji, pewnego dnia w samopołudnie szedł z lampą w ręce po ulicach Aten. Zdziwionym ludziom odpowiedział: szukam człowieka. Diogenes miał zwyczaj łączyć poważne z niepoważnym, aby ludzi sprowokować do myślenia. W tym przypadku stary filozof chciał sprawdzić, czy przechodnie są godni, aby być nazywanymi ludźmi. Prorok Jeremiasz mówi nam w tym właśnie fragmencie z Jeremiasza, 5 rozdział, 1 werset. Przebiegnijcie ulicę Jeruzalemu i poszukajcie na jego placach, czy znajdziecie takiego, czy jest ktoś taki, kto przestrzega prawa, kto szuka prawdy, a przebaczę mu. To Jeremiasz mówi nam w tym wersecie, że Bóg też podjął poszukiwania człowieka. A na innym miejscu czytamy: Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili. Nie ma, kto by dobrze czynił. Nie ma ani jednego. Tak mówi nam Słowo Boże w Psalmie 14, werset 2 i 3. Jakże bolesne musi to być dla Stwórcy. Jednak pewnego dnia na ziemi, w Jerozolimie, był człowiek, z którego Bóg miał wielką radość. Był to Pan Jezus Chrystus. Tak, Jezus Chrystus. Pan Jezus Chrystus. On przyszedł, aby dać swojemu ludowi zbawienie i przebaczenie, ale został odrzucony. Wzburzone miasto odrzuciło go i ukrzyżowało jednak jego śmierć. Wszystkim, którzy wierzą, otworzyła bogactwo łaski Bożej. Pan Jezus Chrystus, On przyszedł, aby dać swojemu ludowi zbawienie i przebaczenie, ale został odrzucony. Wzburzone miasto odrzuciło Go i ukrzyżowało. Jednak Jego śmierć dla wszystkich, którzy w Niego wierzą, otworzyła bogactwo łaski Bożej, bo sąd, na który i Ty zasługujesz, Pan Jezus Chrystus wziął na siebie. Tak, Pan Jezus Chrystus wziął ten sąd na siebie. Na tym opiera się poselstwo Ewangelii. Jest ono Bożą mocą ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, o czym mówi nam Bóg w liście do Rzymian, 1 rozdział, 16 werset. Przebiegnijcie ulicę Jeruzalemu i poszukajcie na jego placach, czy znajdziecie takiego, czy jest ktoś taki, kto przestrzega prawa, kto szuka prawdy, a przebaczę mu. Księga Jeremiasza 5:1. Oczywiście nie ma takich ludzi oprócz Pana Jezusa Chrystusa, który był na ziemi i przestrzegał prawa, ale On nie potrzebował przebaczenia dla siebie. Natomiast Jego śmierć wyjednała przebaczenie dla tych, którzy w Niego wierzą. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz miał zbawienie. Uwierz Jezusowi, a będziesz zbawiony. Ufaj Jezusowi, a On zbawi cię od należnej tobie kary piekła wiecznego.